dzisiejszą wycieczką do wodospadu. Idziemy wodospad sobie zobaczyć. Krzysio, przewodnik nasz, powiedział, że idziemy z Kurtem, także pewnie nie wrócimy. To nasze ostatnie, że tak powiem, słowa. Żartuję oczywiście. Także do zobaczenia na trasie. W dzień wyjazdu, to jest sobotę, na stołówce ktoś zaproponował spacer do znajdującego się niedaleko wodospadu Szklarki. Części z nas ten pomysł się podobał. Poszliśmy. Po drodze do wodospadu jest stara chata walońska. Była otwarta, więc z tej sposobności skorzystaliśmy. Chata Walońska to siedziba Walończyków, średniowiecznych mistrzów w dziele wydobywania i przetwarzania bogactw naturalnych. Nadal tam jest aktualna łacińska maksyma mente et meleo, to znaczy rozumem i młotem. Część z nas podziwia wystawy różnych bogactw naturalnych ziemi, a część skupiła się na kupowaniu suwenirów. Do wodospadu było już niedaleko. Ścieżka prowadziła wśród drzew brzegiem strumienia. Thank you.
Na tle wodospadu zrobiliśmy sobie sesję fotograficzną. I nie wchodząc do schroniska Kochanówka, poszliśmy dalej. Droga powrotna, nie mniej urokliwa, prowadziła wzdłuż strumienia oraz drogi prowadzącej z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby. Trasa, którą przebyliśmy, nie jest zbyt długa. Na koniec udaliśmy się do kawiarni Fantazja, która jest stałym punktem odwiedzin na koniec obozu narciarskiego. I Fantazji sobie spożywamy. O. No to siup.